poświęceni, w dobrym będzie utwierdzeni. Modlimy się, żeby Duch Święty przyszedł, żeby zstąpił ze swoimi darami. Good evening, everyone. I hope. Blessings to you. We will celebrate the sacrament of confirmation today with our young people. Happy that they will be filled with the gifts of the Holy Spirit and ready to continue their Christian journey. Let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. As we gather to celebrate the Eucharist, during which we'll celebrate also the sacrament of confirmation, we always know that we need God's mercy, forgiveness. So in few moments we will ask for that forgiveness from God. Kochani, gromadząc się na celebracji Eucharystii razem z sakramentem bierzmowania dla naszych młodych ludzi, świadomi jesteśmy, że potrzebujemy Bożego miłosierdzia, przebaczenia, dlatego też w pokorze wołamy. Panie Jezu, który posyłasz Ducha Świętego jako Ducha Prawdy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który dajesz nam Ducha Świętego jako Pocieszyciela i Obrońcę, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który mocą Ducha Świętego odnawiasz i uświęcasz swój Kościół, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Let us pray. Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, niech Duch Święty przybędzie, aby w nas zamieszkać i uczyni z nas świątynię swojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Usiądźmy, let's sit down and listen to the word of God. Sara Ariella Alex, the liturgy of the word. Come forward. A reading from the prophet Isaiah. The Spirit of the Lord has been given to me, for the Lord has anointed me. He has sent me to bring good news to the poor, to bind up hearts that are broken, to proclaim liberty to captives, freedom to those in prison, to proclaim a year of favor from the Lord, a day of vengeance for our God, to confront all those who mourn, and to give them for ashes a garland, for mourning robe the oil of gladness, for despondency praise. But you will be who will be named the priests of the Lord. They will call you ministers of our God. I reward them faithfully, and I make an everlasting covenant with them. Their race will be famous throughout the nations, their descendants throughout the peoples. All who see them will admit that they are a race whom the Lord has blessed, the word of the God. Thanks be to God. Thanks be to God. The Lord is my shepherd, there's nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there's nothing I shall want. Fresh and green are the pastures where he gives me repose. Near restful waters he leads me to revive my dropping spirit. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. He guides me along the right path, he is true to his name. If I should walk in the valley of darkness, no evil would I fear. You are there with your crook and your staff, with these you give me comfort. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. You have prepared a banquet for me in the sight of my foes. My head have anointed with oil, my cup is overflowing.
The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Surely goodness and kindness shall follow me all the days of my life. In the Lord's own house shall I dwell forever and ever. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego. Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg. Sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra, podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Please stand. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Alleluja, alleluja, alleluja. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus came to Nazareth where he had been brought up, and went into the synagogue on the Sabbath day, as he usually did. He stood up to read, and they handed him the scroll of the prophet Isaiah. Unrolling the scroll, he found the place where it's written, "The Spirit of the Lord has been given to me, for he has anointed me. He has sent me to bring the good news to the poor, to proclaim liberty to captives, and to the blind new sight, to set the downtrodden free, to proclaim the Lord's year of favor." He then rolled up the scroll, gave it back to the assistant, and sat down. And all eyes in the synagogue were fixed on him. Then he began to speak to them. "This text is being fulfilled today, even as you listen." And he won the approval of all, and they were astonished by the gracious words that came from his lips. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. And then I'm going to call all of you, dear candidates, to the confirmation by your name. Wiktoria Futerski. Just Wiktoria. Natalia Alina Machinej. Matylda Statek. Emilia Żuchowska. Aleks Rosner. Kuba Potrzebski. Sara Katarzyna Naletilić. Maja Rzeczkowska. Ariella Harbinson. Oliwia Anna Wrona. Dominik Marek Czar. Thank you. Please be seated. And listen carefully to God's word. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
We just say that in Polish very often when we meet, when we gather, when we want to praise the Lord, it means praise the Lord Jesus Christ now and forever. So this is very common saying in Polish. Kochani, gromadzimy się dzisiaj na celebracji sakramentu bierzmowania i słyszymy, że Pan Jezus, który nam powiedział, że będzie z nami aż do skończenia świata, że po swoim odejściu z tej ziemi pośle nam Pocieszyciela, Ducha, który będzie nas prowadził, który będzie nas animował, dopełnia swojej obietnicy. Pan Jezus nieustannie próbuje do nas docierać, ale szczególnie poprzez swoje sakramenty, poprzez obecność w prawdziwy, rzeczywisty sposób, który nazywamy sakramentami. Momentami, kiedy spotykamy, czy dotykamy, czy słyszymy fizycznie, czy możemy świadomie doświadczyć samego Boga, Jezusa Chrystusa, kiedy się gromadzimy. Sakrament jest takim wielkim darem, że możemy doświadczyć Boga fizycznie poprzez nasze zmysły, którymi nas Pan Bóg sam obdarzył. I kochani, kiedy mówimy o sakramencie bierzmowania, o darach Ducha Świętego, o tym, czym będziemy napełnieni, czy kim raczej będziemy napełnieni, to zawsze patrzymy na życie Pana Jezusa. Pan Jezus już poprzez działanie Ducha wziął ciało nasze, stał się człowiekiem. Później wychowywał się w rodzinie w Nazarecie, pod działaniem Ducha Świętego, w duchu i prawdzie wzrastał, jak to mówi również Ewangelia. A później słyszymy, jak był chrzczony w Jordanie, kiedy wychodził, kiedy gołębica z nieba, patrzcie, gołębica jest z przodu tutaj. Widzieliście ją? Gołąb taki tutaj na tym krzewie. Siostra zaprosiła go, on przyleciał i posadziła go tam i tam sobie siedzi, cierpliwie czekając na to, żeby na was jeszcze te dary teraz przynieść. I duch jak gołębica stąpił na Jezusa i napełnił go swoją mocą. Zresztą sam Jezus od samego początku był w pełni Ducha Świętego, w pełni mocy, ale widzialnie dla nas, żebyśmy my mieli świadectwo, żebyśmy widzieli, żebyśmy mogli doświadczyć, żebyśmy mogli później naśladować. Bo tak samo jak przy chrzcie Pana Jezusa Duch Święty wstępuje na Niego i słyszy wielki głos z nieba, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie, tak i dzisiaj ten Duch Święty na was wstąpi, a żebyście słuchali Słowa Bożego, a żebyście w waszych sercach słuchali głosu Bożego, żebyście tym głosem byli napełnieni, a dary, które Bóg wam ześle, żeby was prowadziły przez życie, żeby was umacniały. Kochani, czas sakramentu bierzmowania to czas łaski. Pierwsza rzecz to powinniśmy otworzyć nasze serca i w głębi wołać: Panie Jezu, dziękuję Ci, że dopełniasz swojej obietnicy we mnie, że zsyłasz na mnie teraz, dzisiaj, fizycznie, poprzez nałożenie rąk, które później się odbędzie, później poprzez namaszczenie świętym olejem kryzma, który jest olejem z oliwek, z balsamem, pięknie pachnącym. Na czole będziemy naznaczeni znakiem krzyża, tym olejem, jako takie znamie, które pozostaje z nami aż do końca życia. Już nigdy nie trzeba tego poprawiać, bo Bóg sam dotyka nas przez ten olej i przez ręce biskupa, czy biskupa nie ma, to delegowanego kapłana, i was naznacza, daje wam siłę, daje wam odwagę, daje wam mądrość, umiejętność poznawania Bożej woli. Daje wam dar pobożności, żebyście mogli wychwalać Pana Boga. Daje wam wreszcie tą świadomość, że Bóg jest najważniejszy. Ten dar bojaźni Bożej ostatni. Na pewno wiecie, jeden z siedmiu, tak? Jeden z siedmiu. Kochani, jest to czas szczególnie dla was błogosławiony, ponieważ przez to, że otrzymacie to znamie Ducha Świętego dzisiaj, będziecie nim namaszczeni, naznaczeni, to będziecie mogli odważnie w swoim życiu wyznawać wiarę. Od dzisiaj nie powinniście się obawiać zrobić znaku krzyża w restauracji,
czy w szkole, czy gdzieś rozmawiać o Panu Jezusie. To jest, będzie wasze zadanie od tego momentu dzisiejszego, kiedy zostajecie umocnieni Duchem Świętym, wy będziecie mieli, będziecie zdolni do tego, będziecie mogli to robić. Tylko, że powinniście jeszcze do tego chcieć. Jak będziecie chcieli, to Pan Bóg was obdarza siłą, mądrością, obdarza was łaską potrzebną do tego. Dary Ducha Świętego. My brothers and sisters, as the, our young people will receive the gifts of the Holy Spirit today, when we meditate on what that means in our life, what should it mean, we always look at the life of Jesus. We always look at the moments of Jesus when he makes reference to the Holy Spirit, when he is physically experiencing the same motions that we will do, the downpouring of the Holy Spirit, coming down of the gifts of God, of strength, of courage to live our faith. You remember when Jesus was baptized, when the dove came down from heaven, the Spirit like a dove that we have here came down, and the voice of God confirmed Jesus as the Messiah, as the Son of God. And since then, through his life, today we heard in the Gospel and in the first reading from Isaiah, the moments that were foretold and then fulfilled in the synagogue of Nazareth, when Jesus went in and picked up the Gospel, the Bible in the Old Testament, and he read that description that he is filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit, the Spirit of God is upon me, he says. And it will be on you today, upon you. You will be the same strength that Jesus had from this moment on, theoretically, will be with you. If your faith is strong, if you will stick with God, if you would pray every day, if you would celebrate the sacraments, come to church with the community of your family and the community of the parish, then you have potential of doing marvelous things like Jesus did. This is an amazing thing in our eyes. At the end of his life, he promised that he will send the Holy Spirit upon us. As you recall maybe from the Bible, in the moment of Last Supper, he foretold that. Then on the day of Pentecost, the Bible describes it as the tongues of fire showed up upon on the top of the apostles, symbolizing the visibly coming down of the Spirit of God on them. And then throughout the life of the church, we constantly hear in the Bible, in the Acts of the Apostles, when the apostles were going and they were experiencing coming down of the Spirit of God on the people, and they were filled with the Holy Spirit, it often says as we read and meditate on it. My brothers and sisters, this is a blessed time. This is a time when we allow God to guide us, when we allow God to be with us and to help us to become like Him. We are, through the sacraments of baptism and then directly connected with that sacrament of confirmation, fulfilling the promises of baptism, we want to become like the Lord Himself. The sacraments are for us to become like Him, imitate Him in our life, fulfill what He foretold, what He asks of us in our daily life. God gives us different gifts in our different vocations, in family, in at school, at work, at different undertakings, in the church, in the ministry. God will continue to give us those gifts as we go on, so that we may fulfill God's design within us, so we may fulfill our vocation. That's the description, which technically means that we will fulfill what God wants from us so that we might be happy. So these are one of the most important things that we need to remember from today's celebration, when we open up our hearts and when we allow the Spirit of God to come upon us, when we receive those oils on our forehead, we should rejoice, we should be strong in us Christians. Under the guidance of the Holy Spirit, you will be asked to give
your lives completely to God. That means you should be good Christians. With the gifts of the Holy Spirit, you are asked, young people, and all the families, of course, as well, to be active members of the church. What that means? That means that you need to involve yourself. Like today we heard a few of you leading us through Psalm, but in the liturgy of the church, there is so many functions that you can fulfill. And as confirmed members, you should be active members of the church, alive with Christ. That's what the description of the sacrament of confirmation tells us. Before we will celebrate the sacrament, we will have the renewal of our baptismal promises. You probably don't remember when you were baptized. Remember? I remember. I remember when. I don't remember how. January 25, 1900, I think it was. Oh no, that's 1,000 years ago. No, I'm not 1,000. I think it was 19 something, right? No, I'm not 100 years old yet. But it's good to ask your parents, Mom, Dad, when was I baptized? When? Do you remember, parents? Can you whisper to them their date of baptism? Because this is the beginning of our Christian life. Do you know now? Oh, look at that. In April, sometime in April 2000. Oh, this is close already, you know? Because you know that from that time, already April 2000, no. 2009, that's what I was thinking. For all these years, you are members of Jesus, of Jesus' body. For all these years, you are members of the church. And now God will give you the gifts so that you can show that you are the member of Christ, member of His church, member of His body. Under the guidance of the Holy Spirit, please do give your lives to Christ. Please do witness. Please do show that you are mature Christians at your home, when your parents will be asking you something, when you will be responding to your family, to your parents especially. Make sure that this is a great responsibility also, that you will behave differently from today, that you will be more obedient to your parents, that you will be more obedient to the life of the church, and so on and so on. So let's prepare our candles. Do you have your candles? And then we will light up the candle. Whoever has a lighter, please do so. If not, you can light it up from that big candle there. Parents or sponsors, if you can come up and light up the candle from the big one. If you don't have lighter with you or matches, this is the candle, or one like it, that was there when you were baptized. From that same candle, parents took the light of Christ. From that same candle, parents took the baptismal candle for you. And they heard, receive the light of Christ, so that Christ's light might lead you to life. Stand up, Paul. So today, as we gather, yes, we stand up now. And we will be renewing the baptismal promises that parents has done for you when you were baptized. The candidates keep the candle in the hand. Okay, candidates will take the candles. Candidates will take the candles. Yes. Parents or sponsors lighted up them for you, but you have to hold them. I will ask you several questions. To all of those, the answer is, I do, I hope. Okay. Do you reject Satan and all his works and all his empty promises? Do you believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth? I do.
Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried, rose from the dead, and is now seated at the right hand of the Father? I do. Do you believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who came upon the apostles at Pentecost, and today is given to you sacramentally in confirmation? I do. Do you believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? I do. This is our faith, my dear brothers and sisters. This is the faith of the Church. We are proud to profess it in Christ Jesus our Lord. Amen. So at this moment, please pay attention, because with Father Grzegorz we will say a prayer, and then we will extend hands over you, which is a sign that Christ wants to touch with his spirit, with your soul, that you will be touched by Christ as we do that. My dear friends, in baptism, God our Father gave the new birth of eternal life to his chosen sons and daughters. Let us pray to our Father that he will pour out the Holy Spirit to strengthen his sons and daughters with his gifts and anoint them to be more like Christ, the Son of God. So in a moment of silence, we pray. And now we extend hands together over you. All-powerful God, Father of our Lord Jesus Christ, by water and the Holy Spirit, you freed your sons and daughters from sin and gave them new life. Send your Holy Spirit upon them to be their helper and guide. Give them the spirit of wisdom and understanding, the spirit of right judgment and courage, the spirit of knowledge and reverence. Fill them with the spirit of wonder and awe in your presence. We ask this through Christ our Lord. Amen. So now is the moment when you will be confirmed. I will go through with Father Grzegorz and I will anoint you with a cup of vaciki, and there is oil, and with that you will be anointed on your forehead. So this is the moment. That's the moment when it happens. So what's your confirmation name? Maria. Maria, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. Bravo. Yeah. And name for confirmation? Kateri. Be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. And also with you. Bravo. And your name for confirmation? Jadwiga. Jadwiga, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Amen. Amen. Peace be with you. And with your spirit. Bravo. Name for confirmation? Róża. Róża, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Amen. Amen. Peace be with you. Bravo, bravo. And here we have Sebastian. Be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. Bravo. Patrick, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And also with you. Bravo. Jadwiga, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And also with you. Bravo. Diana,
be sealed with the gift of the Holy Spirit. Amen. Amen. Peace be with you. And what name? Alicia. Alicia, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Amen. Amen. Peace be with you. Bravo. Anastasia, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Amen. Amen. Peace be with you. And Mateusz, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you and with your spirit, right? Bravo, bravo. Congratulations, my young people, because you were just sealed with the gift of the Holy Spirit. And now you can rejoice. It was so simple, but God works in a simple ways like that. It's amazing in our eyes. So I think we can blow the candles, just keep them straight so that they don't drip on the pews. Hold them straight so that they can dry for a moment. And now we will offer our prayers of the general intercessions. My dear friends, let us be one in prayer to God our Father, as we are one in faith, hope and love His Spirit gives. Natalia, come up. Daria will lead us through the prayers. For these sons and daughters of God, confirmed by the gift of the Spirit, that they may give witness to Christ by lives built on faith and love, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the newly confirmed who have received the fullness of God's Spirit, that standing at the altar of the Lord, they may share the banquet of Christ's sacrifice, calling God their Father in the midst of the church, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For their parents and godparents who led them in faith, that by word and example they may always encourage them to follow the way of Jesus Christ, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the Holy Church of God, in union with our Pope, our Bishop, and all the bishops, that God, who gathers us today by the Holy Spirit, may help us grow in unity of faith and love until His Son returns in glory. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all men and women of every race and nation, that they may acknowledge the one God as Father, and in the bond of common fellowship seek His kingdom, which is peace and joy in the Holy Spirit. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. God our Father, you sent your Holy Spirit upon the apostles, and through them and their successors, you give the Spirit to your people. May His work begun at Pentecost continue to grow in the hearts of all who believe. We ask this through Christ our Lord. Amen. Everyone, amen. Amen. Bravo. Let's have a seat now. The seat, Matilda and Olivia, the gifts at the back of the church. Matilda and Olivia. Damy za Twych łask strumienia.
Módlcie się, siostry i bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij ofiarę sług Twoich i spraw, niech strzegąc daru Ducha Świętego, który otrzymali, dojdą do wiecznej nagrody przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami, w górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. Ty w każdym czasie udzielasz swojemu Kościołowi odpowiednich darów i nim kierujesz. Mocą Ducha Świętego tak podtrzymujesz swój Kościół w wierności, że w doświadczeniach nie przestaje Ciebie wzywać, a wśród radości Tobie składa dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, zesłania Ducha Świętego na naszych kandydatów, którym Duch Święty stąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Uklęknijmy. Let's kneel down. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Eugeniuszem, Demaseno, patronami zbierzmowania i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Ryszarda, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś przez chrzest i umocniłeś darem Ducha Świętego i zachowaj w nich swoją łaskę. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. I pouczeni przez Zbawiciela ośmielamy się mówić, jak nas nauczył Jezus Chrystus, taught by Jesus how to pray, we say the Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. The peace of the Lord be with you always, so let's exchange the sign of peace with each other. Peace be with you. May this mingling of the body and blood of our Lord Jesus Christ bring eternal life to us who receive it. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, miłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Uklęknijmy, please kneel down. As we lift up the body of Christ, this is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Body of Christ. For communion we come through the middle aisle. O Najsłodszy Jezu, wierzę mocno i żywo, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie Miłości. Pragnę najgoręcej połączyć się z Tobą, boś Ty jest moją jedyną radością, szczęściem i życiem.
przybądź duchowo do serca mego i napełnij je Twymi łaskami. Oddaję Ci, o Panie, całkowicie serce, ciało i duszę i wszystko, co posiadam. Nie daj mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen. Ciało Chrystusa, remember to wear the mask when you approach the Holy Communion. Once again, as you come for communion, you have to have your mask on, receive the body of Christ on your hand, and then move slightly to the side, remove mask with your one hand, and then put the body of Christ to your mouth. Make sure you don't walk with the communion to your pews, please, okay? Dobrze? Świętego Ciebie.
Módlmy się. Let's pray. Boże nasz Ojcze, otocz swoim błogosławieństwem tych, którzy zostali namaszczeni Duchem Świętym i nakarmieni sakramentem Twojego Syna, aby pokonali wszelkie przeciwności i przez swoją świętość byli radością Kościoła, a swoimi uczynkami i miłością przyczyniali się do Jego wzrostu w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. What we'll have now will be the blessing of the crosses and then everyone will receive the cross upon them, the candidates. I mean, they are no more longer candidates, but the confirmed, and then also certificates that will say that you had the sacrament of confirmation. This will be a precious gift for you for this celebration. Lord God, we ask you to bless these crosses that our confirmants will receive, that they will symbolize their faith and strength and all the gifts they have received through this sacrament. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. So the candidates, I invite you to stand, please, as we go and we'll give you the crosses. And certificates at the same time. We have to have masks on as we approach each other so that all the regulations are followed. Otherwise, we might get in trouble. Just help yourself with putting it on there. Bravo. Bravo. I'll try, and you have to finish it up. Yes, excellent. Yes. As long as I won't entangle them together. Because then we'll have trouble. Uh-oh. Just finish it up here. He's playing the game of the Holy Spirit there, probably, right? Asking for the... Pomóż sobie, weź załóż resztę. Use your hands. Okay, finish it up. Put it under. Congratulations. Same thing with you. Special cross of the confirmation. There you go. Bravo. Okay. Okay. Pomóż sobie, Sarah. Help her. Maja. Ariella. Ariella, congratulations. Olivia. Ania. And Dominic. Dominic. Congratulations. Congratulations to all of them. A teraz specjalne życzenia, specjalne podziękowania dla Pana Boga i dla ludzi. Up to the ambon. Dla każdego młodego członka Kościoła, który dzisiaj przystąpił do kolejnego w swoim życiu sakramentu, jest to niezwykłe przeżycie. Przeżycie, które pozostanie w pamięci na zawsze. W imieniu rodziców oraz wszystkich, którzy dzisiaj przez Twoją posługę otrzymali sakrament bierzmowania,
pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania. Podkreślając te wyjątkowe okoliczności, dziękujemy księdzu proboszczowi Mieczysławowi za udzielenie sakramentu Ducha Świętego. Słowa wdzięczności kierujemy również do ojca Grzegorza, który przez cały okres przygotowań z pełnym zaangażowaniem wspomagał posługą i jakże owocnym Słowem Bożym. Dziękujemy pani Elżbiecie Pytlak za trud i czas poświęcony na przygotowanie naszych dzieci do przyjęcia sakramentu. Podziękowania kierujemy również do wspólnoty parafialnej, do rodziców i świadków za duchowe wsparcie i modlitwy w naszej intencji. Dziękujemy, Bóg zapłać. Brawo. Całego serca dziękujemy za przygotowanie nas do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Dziękujemy za trud, pomoc i wsparcie, dzięki którym mogliśmy w pełni przygotować się do tego szczególnego dnia. Szczęść Boże. Brawo. Przyjmijcie proszę te skromne kwiaty jako wyraz wdzięczności za duchowe przygotowanie nas do pełnego uczestnictwa i godnego przyjęcia sakramentu bierzmowania. Życzymy błogosławieństwa Bożego. Brawo, brawo, brawo. Pani Ela jest z tyłu kościoła, to kto do niej pójdzie? Dobrze. Danielu. Oh, thank you. Thank you. Bóg zapłać. I kwiaty takie śliczne. Bóg zapłać serdeczne. Brawo, brawo. Dziękujemy serdecznie. Okay. No, szczególne podziękowania właśnie dla pani Elżbiety, dla ojca Grzegorza za całoroczny trud. No i przez tą pandemię całą wszystko zostało opóźnione. We had all the delay through the pandemics. But thanks God, we got the permission from the Archdiocese to celebrate and the sacrament of First Communion during the months of June and August, and now the sacrament of Confirmation today, so that they can have strength to continue their Christian life. Thank you very much to all the parents for your involvement, for your also participation in educating your children. Because if the parents are the main catechists of the children, that's what the liturgy of the church, that's what the church says. So we can just support you really in your duty, giving you maybe tools, maybe helping you with catechesis, but really you, the parents, are the main catechists. Children are watching you, they are imitating you, following your example. So please remember that so that they will have a wholesome formation in their life. We will have the final blessing, a special blessing for confirmation, and afterwards we'll have the picture, I think, together in front of the altar here. Please stand and bow your heads and pray for God's blessing. And as the different acclamations will go, the response will be Amen. So please make sure the walls shake with your strong Amen to it. God our Father made you His children by water and the Holy Spirit. May He bless you and watch over you with His fatherly love. Amen. Jesus Christ, the Son of God, promised that the Spirit of truth would be with His church forever. May He bless you and give you courage in professing the true faith. Amen. I think you can do stronger yet. The Holy Spirit came down upon the disciples and set their hearts on fire with love. May He bless you, keep you one in faith and love, and bring you to the joy of God's kingdom. Amen. May Almighty God bless you, the Father,
and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Thank you. So the candidates will have the picture. I think we have to have our masks on, because the last time we did the picture without masks, we had a complaint to the AHS, I think. So let's have a nice picture with masks on. Będzie łatwo zapamiętać ten dzień, bo przyjęliśmy go w święto Matki Bożej, Różań Sowej. Dlatego słuchajmy się teraz w tą piosenkę. Zapraszamy bierzmowanych tutaj do pierwszego stopnia. Please all confirmed, come forward to the first step. Please make sure you wear masks in the church, because we were already warned twice that people don't wear masks, so we don't want to risk closing the church because of that. When you take the pictures, please make sure that you leave through the front side doors, because the next group is already getting ready and they will be coming in for second group confirmations at very shortly. Make sure you disinfect your hands as you leave as well.